Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrałem Village of Spyro, Dawn of the Dragon Spyro, rozglądając się za nową rozrywką, ponieważ cóż, przerwa wynosiła jak zawsze 25 dni. Co robił Spyro Cinder przez 25 dni? Cóż, może zanim rozpoczniemy jakieś różne gdybania na ten temat, po prostu zajmijmy się tym, czym mieliśmy się zająć, czyli zdobyciem dwóch ostatnich kryształów w tym fragmencie, który już przeszliśmy. I z tego, co w ogóle czytałem na internecie, to te fragmenty, co tutaj jest? Tu można było zniszczyć, a nic tutaj nie było. Mi się wydaje, że to niszczyłem w ostatnim odcinku. Dobra, nieważne, tak czy jak wyczytałem, że te dwa elementy, czy tam te dwa kryształy, były możliwe do zdobycia dopiero po pokonaniu golema. Tak więc tak czy siak, będąc tutaj na dole, nie widzielibyśmy ich. Być może w sumie, bo nie pamiętam tego miejsca, ale to są takie ruinki. Mi się wydaje, że to było albo jakoś zasłonięte, albo nie dało się tutaj dojść, albo było tutaj... Wiecie, może takie zamarznięte ciało tego golema przygotowane na cutscenkę czy coś w tym stylu. No ale jak już tutaj jesteśmy, to może z przyjemnością rozwalimy te garnki znowu. Ile niech się dostaje jeszcze raz? No stówkę, dobra, stówka jest w porządku. Tak więc, kiedy dojdziemy na górę z powrotem, wtedy ulepszymy nasze oddechy, ponieważ wreszcie możemy to zrobić. A tak mi się wydaje, że nam się to przyda, ponieważ wiecie, wrogowie atakują Soy Rouge, tak więc zdecydowanie Spyro i Cinder zyskają na nowych oddechach, ale łap się Spyro. W ogóle tak swoją drogą nie pytałem o to w ostatnim odcinku, kiedy się o tym dowiedzieliśmy, ale jak podobają wam się zmiany w Spyro oraz ogólnie jak podobają wam się nowe, całkowicie nowe żywioły, które przedstawia sobą Cinder? Napiszcie w komentarzu. A tymczasem, skoro jesteśmy już na tym miejscu, możemy na spokojnie wejść do menu, wejść do żywiołów i ulepszyć. Na początku, tak jak mówiłem, żeby mieć pewność, że zobaczymy sobie tę galerię, ulepszymy oddech ognisty Spyro oraz oddech truciznowy Cinder. Tak więc zobaczmy. Wymagane jest 7000, my mamy 10532. Te napisy są strasznie niewyraźne, ale mi się wydaje właśnie, że The Legend of Spyro Dawn of the Dragon było jednak grą robioną bardziej pod PlayStation 3 i tamte teksturki byłyby lepsze. A dobra, to się tak leje w dziwny sposób. Tak czy siak, poziom żywiołu został podwyższony. Dostałeś nowy klejnot Fury, dostań jeszcze dwa, żeby zwiększyć swój poziom Fury. Tak więc jeszcze nowsza rzecz, o mój Boże, 26500, to jest ogromna liczba. Tak czy siak, mamy ten cały... Czy myśmy już mieli go wcześniej? A nie, po prostu nie ten. Po prostu było ten, była nazwa, tak samo jak teraz na dole, not available at the current level. No i nazwa była Comet Dash, bo pamiętam, że ją obgadywałem. Naciśnij R1, żeby wykonać Comet Dash. No i Cinder. Cinder, u której odblokujemy Scorpion Strike. Także 7000 na odblokowanie. Ogólnie... O, napisy te same. Ogólnie... Patrząc na różne żywioły, możemy stwierdzić, które są bardziej, a które mniej użyteczne. No bo na przykład na ulepszenie truciznowego mieliśmy 7000, a na ulepszenie wietrznego jest 3000, tutaj 5000 i 4000, tak więc łatwo możemy stwierdzić, że one się tak jakby wspinają w rankingu. Wiatr jest najgorszy, potem jest cień, potem jest strach, a na samym końcu najlepsza jest trucizna. No i tak to się być może wydawać. Jak to będzie dokładnie, to jeszcze zobaczymy kiedyś. Ale jak się to prezentuje, może zobaczmy później, może zobaczmy w walce, ponieważ i tak na razie nie mamy za dużo oddechu. Tak więc podążajmy za Hunterem, który gdzieś zeskoczył. Tu jest coś? Nie. Wygląda na to, że można to złapać. Taka wajcha, ale niestety nie można. Ale zobaczmy, co jest na dole. Duża, wietrzna komnata. Ogólnie w tej grze jest... są obrażenia od spadania z wysokości. Tak więc należy o tym pamiętać, należy na to uważać. No i w sumie, skoro i tak możemy latać albo też nawet szybować, jak w to starym Spyro bywało, że spadamy i w ostatniej chwili klikamy jeszcze raz X-a, żeby zacząć szybować, tak i tutaj możemy bardzo łatwo ratować się z upadku. No i przypomniało mi się, że mamy tutaj jeszcze jeden ekran. Naciskając Select na kontrolerze, możemy przejść do ekranu celów. Musimy tutaj opuścić katakumby. Klikając R1 wbijamy na upgrade, czyli nasze ulepszenia. Widzimy, że... zarówno życie Spyro, jak i żywioły Cinder ulepszone zostają aż 5 razy. Natomiast żywioły Spyro i życie Cinder ulepszone zostaną 4 razy. No i oczywiście te całe liczniki kryształków, tak jak mówiłem, Spyro jest bardziej żywotny, bardziej do walki, mniej natomiast do oddechu, dlatego ulepszenie oddechu zabiera mu więcej kryształków. No i Cinder ma zupełnie odwrotnie. Dlaczego to jest taki ważny ekran? Ponieważ tutaj jeszcze raz klikając R1 przechodzimy do bonusów, w którym możemy znaleźć podsumowanie, jakie bonusy znaleźliśmy w planszy. 0 na 0
Ci z was, którzy nie grali w tę grę, cóż, dla was nie będę spoilerował radości. Na razie będzie 0 na 0, zresztą w tym odcinku mi się wydaje, że jeszcze znajdziemy coś w tym tajemniczym złoto-żółtym symbolu. Jeden na jeden, oba nieco powyżej, to żółty, znaczy nie, zielony i czerwony, to oczywiście te kryształy życia oraz oddechu znajdowane w poziomie. 10 na 10 oznacza, że znaleźliśmy wszystkie klejnoty ulepszające nasze doświadczenie, nasz poziom w danej planszy. 0 na 1 natomiast to są właśnie te elitarne stwórki do znalezienia w danej planszy. No i tak jak mówiłem, jest na razie zbyt silny, tak więc walczyć z nim nie będziemy. Tutaj jest ogólnie licznik w całej grze, ile czego znajdziemy raczej, tak? Tak więc mamy tutaj statystyki w całej grze, no i jeszcze statystyki gracza, jak widzimy Spyrus nieco bardziej faworyzowany przeze mnie. Jest nawet ten, ulubiony żywioł i tak dalej. Dobra, fajnie. Tak więc kontynuujemy, omówiwszy te techniczne rzeczy. Jako, że mamy już wszystko zebrane, o, możemy z bliska się przyjrzeć. Ale Spyro nie chce tutaj wlecieć. No powiedzmy, że wystarczającą ilość czasu tutaj była. Natomiast Cinder jest taka bardziej drapieżna w swojej budowie, bardziej smukła i tak dalej. Ale może w sumie poruszajmy się trochę nią. Zresztą i tak za niedługo będzie użyteczna, za niedługo będzie nam potrzebna, tak więc możemy równie dobrze już zacząć ją sterować. No a poza tym musimy jakoś to doświadczenie wyrównać, prawda? Ale tutaj czeka nas chyba kolejna kostenka. The horn. It must be part of some sort of locking mechanism. Honestly, why not just a lock and key like normal folks? Chyba już nic nie mówi, Hunter, czy ty musisz tak dumnie stać? Jak on ma oczy? Zielone? Chyba zielone, co? Kamera? A, zahaczyło, Huntera nie podejdzie bliżej, żeby się nie zbugowało. Tutaj już nic nie powinno być więcej. Tak więc, co jest naszym celem? Oczywiście obniżenie tego rogu i całkiem interesujące to, co w sumie mówiłem, po raz pierwszy ulepszenie, to nie ulepszenie, wykorzystanie, ulepszenie, mi się skojarzyło ulepszenie, bo rozwaliłem klejnoty, a one na ogół mi się kojarzą z doświadczeniem, mój Boże. Ale ładnie tutaj jest, naprawdę ładnie. Całe te katakumby są naprawdę śliczną lokacją. Ogólnie ta gra jest dość ładna, jeśli chodzi o design lokacji. Ale właśnie jest to pierwsza zagadka taka zależąca od oddechów, co zresztą zaraz zobaczymy. Ale dobra, kręcimy. Niestety potworki atakują. Tak więc, o, to jest Scorpion Dale od Cinder. Natomiast zaraz zobaczymy, jak ulepszył się ogień od Spyro, albo jak po prostu wygląda Comet Dash. Ale jakbyś dziękuję, jakbyś wdzięcznie złapała jakiegoś potworka. Na szczęście, tak jak mówiłem, w przeciwieństwie do Mind Over Mutant, kiedy bijemy, albo raczej kiedy jesteśmy bici, nie tracimy zupełnie kombosów. Jest to bardzo fajne. O, Spyro sam nabija kombosy, udzielny Spyro, dzielna sztuczna inteligencja, nabiła tam jakiś mały kombos. A w sumie się zastanawiam, czy ja ich mam wytłuc, czy... Co to za kombos? Aha, dobra, wiem, co to za kombos, po prostu go złapałem. Chyba, tak mi się wydaje. Ale dobra, tak czy siak, nieważne z jak bijemy, ponieważ te kombosy i tak są ledwo widoczne, to nie, tak jak mówiłem, jakiś Devil May Cry albo God of War, nie trzeba się jakoś superancko starać. Tymczasem przełączmy na Spyro, umarłeś wreszcie. Jeszcze więcej, tym razem na schodach. Ciekawe, co zaraz się pojawi. Ale dobra, może postarajmy się nabić te 100 kombo, czy ile one tam miało być, już nie pamiętam właściwie. Ale na trójkącie obracamy na wszystkie strony. To jest idealny sposób, tak jak mówię, te chwytanie wrogów na kółku i następnie bicie nimi na kwadracie albo na trójkącie. To jest najlepszy sposób, żeby nabić kombo w tłumie. Wtedy jest naprawdę wysoka liczba tam, ale zobaczmy. R1 to jest te... O, to jest Comet Dash. Bam, bam. Spyro tak wychyla rogi do przodu i bije całym sobą, niestety już nie mamy oddechu. Natomiast ogień wygląda, mi się wydaje, tak samo. Ewentualnie jest nieco większy, ale dobra, skoro zużyliśmy cały oddech, to tak jak oczywiście widzimy, te kryształy się odradzają, ponieważ tak jak mówiłem, tutaj będzie mała zagadka. No i gdybyśmy nie mieli oddechu, to po prostu byśmy nie przeszli gry. Ale dobra, chwyćmy to dalej i opuśćmy jeszcze niżej tę trąbę. Mam nadzieję, że dużo więcej wrogów się tutaj nie pokaże. Aczkolwiek mi się wydaje, że to jest właśnie w paru etapach, czyli spuszczamy trochę, wrogowie przychodzą, spuszczamy jeszcze trochę, wrogowie przychodzą, a jednak nie. Udało nam się spuścić do końca, ładnie. Spyro, hurry up and open this door. Jeśli w sumie ktoś coś mówi, to tak jak mówię, będą napisy, będę zagłuszał, ale trudno, napisy tak czy jak będą. A tymczasem Cinder zadmie w ruch, wróg, który otworzy drzwi. Tak sobie myślę, żeby wam pokazać, co się stanie, jeśli nie uda mi się te kłute. O nie, o nie, o nie, o nie!
Hunter sam musi uratować świat. W sumie myślę, że za każdym razem, chociaż nie, właściwie niekiedy te quick time eventy będą w dość takich chamskich momentach, w sensie nie uda nam się i będzie dużo do powtarzania, ale mi się wydaje, że niekiedy mogę wam pokazywać, co się będzie działo, jeśli quick time eventy nam się nie udadzą. Okej, tak więc łapmy i lecimy dalej. Oczywiście kamera znowu przejdzie przez rękę golema. Tak, jest to potwierdzone, że stwór ten nazywa się golem. Jakimś cudem, dobrze pamiętałem. What was that thing? There'll be time for that. We'll follow the river. It will lead us to shelter where we can rest. And then, we're off to Warfang, the Dragon City, where Ignitus will be expecting us. Tak właściwie to wydaje mi się, że naprawdę przesadzili w tej grze z efektem błysku, ponieważ Spyro wygląda przez to wręcz komicznie. I w cutscenkach widać, że przez to modele są jakieś takie zbugowane. No wiecie, te błyski po prostu tworzą dużo niefajnych rzeczy. W sumie nie wiem, czemu kliknąłem jest, to tylko spowolni mój postęp. No ale dobra, jeden saveik zostawiony na wypadek, gdyby obecne nagrywanie się nie udało. Drugi saveik natomiast oczywiście posłuży nam teraz. Wow, symulacja zapisywania gry, wow, niesamowicie. Ale ładne są te loading screeny, byłyby dobrymi tapetami, gdyby tylko miały mnie nieco mniej rozjechane te rozdzielczości. No ale miałem wrażenie, że cutscenka teraz będzie dłuższa. Tak czy siak, mamy tutaj piękny segment latania. Swoją drogą, w poprzedniej cutscence, jeśli przewiniecie i popatrzycie sobie, był mały bug, ponieważ w jednym momencie, kiedy Hunter coś gada, był w jednym miejscu, natomiast w drugiej sekwencji swojego gadania był w zupełnie innym miejscu, tak więc mały teleportujący się Hunter, myślę, że on po raz kolejny jest postacią, która sama na spokojnie dałaby sobie radę z przejściem tej gry, czy tam z tymi ogólnie przygodami. Cinder, co ty robisz? Cinder, wejdź tu jest pięknie. Cinder. Cinder. Cinder, co ty robisz? Cinder, wejdź tu, proszę. A teraz Spyro to nie będzie mógł wejść, prawda? Dobra, tak więc nasze oba piękne smoki nie dadzą rady podziwiać widoku tych Celestial Moons, bo oczywiście to te ciała niebieskie widzimy w oddali na niebie. W sumie strasznie blisko są, ale mniejsza. Tak czy siak, są to te same, o Cinder sobie czyści skrzydełko. Są to te same Celestial Moons, których koniunkcja zwiastowała różne te niemiłe rzeczy w Spyro z Eternal Night i tak dalej. No ale cóż, myślę, że nie tylko na niebie zobaczymy piękne elementy, ale także i tutaj, już zaraz, natychmiast, kiedy zlecimy z wodospadu i wlecimy w tę jakże kanciastą w sumie dolinę. Ale tak, myślę sobie, czy mi się to uda, bo jest tutaj pewien trudny element. Chwila, najpierw trzeba znaleźć te parę rzeczy. Tutaj coś powinno być. Nie, jesteśmy za wysoko, powinniśmy wlecieć wyżej. Mi się wydaje, że to ominąłem niechcący. Tak, to jest chyba na tamtej półce. Ale tak czy siak, będzie sposób, żeby tam wrócić. A tymczasem ja bym chciał na razie znaleźć tylko jedną rzecz tutaj. Chociaż nie, tutaj to jest. Nie, tam wyżej, nie udało się. Ocia, udało się. Już się bałem, że nie dolecę do tego kryształu. Dobra, tak więc pierwszy, ile tego tutaj mamy? Na razie nie mamy celi. 1 na 7, tak więc mamy 7. 2 zielone, 1 czerwony, 2 tajemnicze złote, z których chociaż jednego spróbuję zdobyć. Dalej nie mówię, co to jest, ponieważ nie chcę, żebyście wiedzieli od razu. Chcę, żebyście to zobaczyli jako niespodziankę. Nowy cel, dotrzyj do zaczarowanego lasu. Nowe grobliny pokazują się już w okolicy. My jesteśmy Cinder, tak więc wykorzystajmy nasze najnowsze atuty. Horn R1. To zawsze mi się myli, że ten drugi atak jest na R1, a pierwszy atak jest na R2, to jest dość głupie, ale dobra, wiecie co jest jeszcze głupie, to jak FPS-y mi teraz spadły, mój Boże, ale dobra, nie jest to wina YouTube'a, nie jest to wina nagrywania, nie jest to wina niczego innego, jak właśnie niestety tego, że tak jak mówię, ta gra właściwie powinna być tylko na PlayStation 3, a nie na PlayStation 2, oczywiście inne konsole pomijam, ale gdzie jesteśmy? Mamy tutaj save'a, fajnie, aczkolwiek nie będzie potrzebny, mamy tutaj dwa niebieskie kryształy w bardzo bliskiej odległości od siebie, to jest jeszcze lepsze. Czy są tutaj jeszcze jakieś sekrety? Czy coś jest pod wodospadem? Wydaje mi się, że nie. Na pewno?
Co tu jest? A nie, on po prostu spada takimi kaskadami. Dobra, ale możemy się wspinać w ten sposób na nim. Co wydaje mi się, że nie jest potrzebne, ponieważ na górze będzie taka trąba powietrzna, która nas... Czy tam gdzieś obok będzie trąba powietrzna, która zaprowadzi nas tam wyżej i tak dalej, z powrotem jakby. Ale zobaczmy, czy z tej pozycji będzie się dało dolecieć tam, gdzie dolecieć chciałem najpierw, ale raczej nie. Odpycha nas strasznie mocno prąd powietrzny. Nie, nie da się. Znaczy tutaj, tu jest to miejsce, tak, nie. Gdzie jest to miejsce? Nie pamiętam. Tak, tutaj, elitarny stworek pokazał się. Ma zieloną maskę, co sugeruje, że musimy załatwić go trucizną, ale co ja chcę zrobić? Nie chcę z nim walczyć. Ja chcę raczej przenieść się tutaj, tak żeby Spyro także tutaj szybko przyszedł. Tylko że ten przeciwnik powinien być gdzieś tutaj, żeby był blisko tej, o właśnie tego miejsca. Teraz szybko podbiegniemy do tej skrzynki i postaramy się ją bardzo szybko otworzyć. Powinno się udać, pięknie udało się. To było właśnie moim celem. Ponieważ ten wróg na ogół pilnuje tej rzeczy, ale to nie jest zawsze utożsamiane. Znaleźliśmy nową zbroję dla Cinder. Nie zbił mnie tak dużo jakoś super specjalnie, ale tak czy siak będziemy z potworkami tego typu walczyć kiedy indziej. I o co chodzi w tych zbrojach? To są właśnie te tajemnicze znajdźki, które są pokazywane na tym ekranie znajdowania za pomocą tych złotych fragmentów. Teraz w sumie już wiedząc co to jest, wiecie, że to mniej więcej chyba na pierśniki są bodajże, albo hełmy, ale tak czy siak... Armor, właśnie, to jest napierśnik. W całej grze mamy 9 różnych elementów zbroi dla Spyro. Są to 3 różne hełmy, 3 różne segmenty na ogon i 3 różne karwasze. One tworzą sety i ogólnie każdy element sam z siebie ma jakiś bonus, a kiedy skompletujemy cały set i będziemy go nosić, mamy całkowicie dodatkowy bonus. Oczywiście mamy też dla Cinder i to dla Cinder mamy karwasze. Co te karwasze dają? Regenerację zdrowia, co jest idealne, ponieważ ten boss trochę nas jednak pomiział. No i tak jak mówiłem, czy widać je? Cóż, karwasze są tym bardziej niewidocznym elementem, aczkolwiek... O, idealnie! Pięknie i wspaniale. Widzimy takie małe, bardziej w sumie brązowe niż złote karwasze, ale to jest po prostu wina światła w tej lokacji. Czy to jest na pewno save? Nie? Aha, nie można save'ować, ponieważ są tutaj wrogowie. Przełączmy się może na Spyro. I to z pomocą Spyro spróbujmy pokonać ich wszystkich. Możemy złapać też ich wszystkich, ale nie, złapię jednego, wiecie? Spróbuję chociaż. O, udało mi się go złapać, pięknie. Możemy też w sumie fajnie, bardzo dynamicznie przełączać z jednego rodzaju ataku chwytanego na inny. Ogólnie tak dostosowywać się, jak to w grze, w bijatykach. Nie no, nie w bijatykach. Hack and slashe też nie hack and slashe. Nie wiem w sumie, jak nazwać tę grę. No to jest taka zwykła gra akcji, o, nie ma się tu wydurnieć. No, ale po przejściętej walce odblokowuje się saving, oczywiście gdybyśmy chcieli, moglibyśmy zapisać, ale nie chcemy zapisać. Coś nam brakuje niezbyt, Cinder życie się regeneruje? No, jakoś chyba tak, ale pamiętam, że po prawej stronie widziałem winorośla, które to winorośla w ostatnim odcinku dowiedzieliśmy się można zniszczyć za pomocą... Czemu Cinder jest cały czas pokazana? Może coś się dzieje z jej życiem, w sensie regeneruje się, pewnie dlatego, ale ogólnie... Te winorośle, jak w poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się, można zniszczyć ogniem, ale o dziwo, jak się dowiedziałem, nie tylko, ponieważ spójrzcie. Właśnie, jakimś cudem trucizną też to można zniszczyć i za winoroślami znajdziemy kolejny kryształ oddechu. Nie oddechu, Boże, doświadczenia. Po prostu myślałem o oddechu, chciałem coś powiedzieć o tym, że oddech kwasowy Cinder jest równoważny oddechowi ognistemu. I w sumie ma to jakiś sens, ponieważ wiecie, kwas to jednak kwas i on niszczy organiczne rzeczy i tak dalej. Tak więc, jako że takie winorośle na pewno byłyby organiczne, no to niech będzie, nie? Ale kto tutaj na nas czeka? Czeka tutaj na nas Hunter. W sumie mi się wydaje, że ten poprzedni... To nie jest arena. Nie ma wrogów, na pewno. Spokój, święty. Dobra, no powiedzmy, że tak. Tak więc zmierzmy już do Huntera. No i w sumie on nam chyba powie co dalej. Zresztą Sparks lata przy jego głowie częściej niż przy nas. No bo jednak niestety ten Sparks jakoś tak gorzej dogaduje się z nami w tej części, ale to jeszcze będzie kiedyś. No i w sumie może nawet dobrze, ponieważ szczerze powiedziawszy ze wszystkich Dawn of the Dragon, czy Boże, ze wszystkich The Legend of Spyro, najmniej podoba mi się zdecydowanie Sparks, głos Sparksa z tej części. Jak to tam się wchodzi na górę? Widzieliśmy tam jaskinię, wchodzi się tam tędy, pięknie. Jezu mała Spyro, ale nie buguj się tak. Jeszcze krok, a zepsujesz mi konsolę, nie może być tak. Ona jest już w sumie dość stara, mam ją od gimnazjum, to by było... Mój Boże... 8 lat? 8?
8, no powiedzmy, że mam 8 lat, strasznie dużo. Ale dobra, zniszczmy to. Nie, ciągle zapominam, że na kółku się nie bije, bije się na kwadracie, ale okej. Za niedługo będziemy dłuższy, mieli pasek oddechu Cinder. Czy coś tutaj na dole jest? Nie, wydaje mi się, że nie. Sądzę, żeśmy przyszli, tu nie powinno nic być, dobra. Ile mamy już wszystkich tych rzeczy? Tędy będzie bliżej, 5, 7. 1 na 2, 0 na 1. Z tego co mi się wydaje, pamiętam mniej więcej gdzie co jest. Pamiętam gdzie jest czerwony do ulepszania życia, tak więc powinno wystarczyć. No a te niebieskie właściwie znajduje się od tak na... Wiecie co, to jest dość niebezpieczne, ponieważ pod pewnymi kątami te takie zbiory kryształów zielonych wydają się swoim kształtem strasznie zbliżone do tego wielkiego zielonego, z czerwonymi to samo. I właśnie w takich sytuacjach bardzo łatwo ominąć te elementy. No ale w sumie mamy już oba zielone, pięknie. Wiem gdzie jest czerwony, pięknie. Te z doświadczeniem też znajdziemy, tak więc też pięknie. A tymczasem zobaczmy, co kryje się za tymi winoroślami, ponieważ coś czuję, że tu może kryć się coś niebieskiego. Jeszcze lepiej! Kolejny element zbroi, tak więc nawet zbroję mamy już 2 na 2. Tak więc jedyne co nam zostanie, to niebieskie kryształy doświadczenia. Zobaczmy, to jest element na ogon, ale czyj? Ludzie tak patrzą zadziwieni na to. Nowy element zbroi dla Spyro, tak więc czym prędzej ją załóżmy i zobaczmy co tam ulepsza. Zwiększony attack speed. Tak, właśnie, teraz sobie przypomniałem, że też bardzo fajnie te elementy zbroi oraz ogólnie skompletowane całe seciki pomagają zarówno Spyro, jak i Cinder w tej ścieżce, którą oni kroczą. No bo, tak jak mówiłem, Spyro wojownik, Cinder od oddechów, czyli bardziej powiedzmy czarodziejka. No i właśnie te elementy są rzeczywiście podkreślane bonusami z tych secików. No dobra, w sumie to nie jest końcówka tej plaży, tak więc nie martwię się, że niebieskiego nie znajdziemy. Tak więc przejdźmy po prostu tutaj i zobaczmy, ponieważ grubliny atakują. A my niestety, o, mamy w sumie już 10 tysięcy, tak więc możemy parę innych oddechów ulepszyć. Mi się wydaje, że w tej grze na spokojnie grając, ponieważ jest po prostu tak dużo tych kryształów z oddechami, na spokojnie można ulepszyć wszystkie oddechy. W ogóle Hunter, powiedziałem, że w tym odcinku znajdziemy coś śmiesznego z Hunterem, ale niestety pomyliłem się. Po prostu, kiedy ja oglądałem ten filmik, to Hunter się, nie, zbugował się. Patrzcie, jestem Hunter, pomagam. Jestem Hunter, jestem taki pomocny, udał się. Nie wiem, czy to jest glitch, ale wydaje mi się, że tak, ponieważ w niektórych filmikach on tak stoi, w niektórych nie. W sensie w gameplaya oczywiście. No i cóż, to jest taki typowy Hunter, powiedziałbym, z Spyro 2, Spyro 3. Typowy Hunter, ale ja jestem kozak, ale nic właściwie nie umiem zrobić. No i w sumie cieszę się, że go mamy, a normalnie on wygląda tak, że jednak strzela z tych strzałów. Mój Boże, co to jest? Jakieś straszne rzeczy. A, no tak, da się tutaj jakieś dodge robić i tak dalej. No okej, zapomniałem całkowicie. Co nam się tutaj ładuje tam na górze? Ładuje nam się mianowicie, ale on jest silny, ja nie pamiętam jak z nim walczyć, niestety. Ale ogólnie... O, umarł? Nie umarł, nie wiem, chyba nie. Ale ogólnie ładuje nam się na górze pasek furii i kiedy on się wypełni, możemy włączyć stan furii jakby, coś w tym stylu z tego co pamiętam, oddech furii. No tak jak mówię, coś w tym stylu, o, padł. No, ale Gostek był ostatnim przeciwnikiem już w tej fali, tak więc w nagrodę otrzymujemy niebieski klejnot, który będzie klejnotem numer 5 czy numer 6? Bo jeśli numer 6 to jest lepiej, jeśli numer 5 to nie tak dobrze. 6! Pięknie, tak więc mi się wydaje, że jeśli mamy jeszcze jeden do znalezienia, to na spokojnie go znajdziemy. Zresztą, często w planszach jest takie coś, zwłaszcza jak są takie otwarte jak ta plansza, że na spokojnie, z daleka i co, dumny jesteś z siebie, świetnie ci poszło, Hunter, jesteś naprawdę fajny, ale nie no... Ten glitch to jest jakby taki, wiem, że glitche są niezamierzone, ale to jest jakby fajny trybut do derpowatości Huntera w Spyro 2 i Spyro 3. Ale dobra, kontynuujemy naszą podróż i ja mówiłem, że w takich otwartych planszach jak ta można bardzo, bardzo fajnie już z daleka zauważyć różne te klejnoty. Zwłaszcza, że no widzicie, to wszystko tak świeci w mroku, no i nawet stąd możemy zobaczyć, że te klejnoty różnią się kształtem, no tak jak mówiłem, to tylko pod niektórymi kątami wygląda podobnie. Różnią się kształtem, w ogóle teraz tak zobaczyłem na dupkę Spyro, że rzeczywiście nosi tę zbroję oczywiście. O, piękne zbliżenie, Jezus Maria, patrzcie. Ale odwróć się inaczej. Widać nawet pojedyncze łuski, znaczy ja widzę, na YouTubie to już pewnie nie będzie widoczne. Ale zobaczmy jeszcze Cinder pod tym kątem.
No, teraz te jej karwasze też lepiej widać i pięknie widzimy wszystko, co zdobyliśmy w tym odcinku, jeśli chodzi o zbroję właściwie, na tym jednym pięknym ujęciu. No ale właśnie, z daleka widoczne te kryształy, możemy bardzo łatwo zobaczyć, że coś gdzieś jest, ewentualnie powiedzmy, że o, tam jest jakaś dziura w ścianie i w niej są niebieskie klejnoty. Musimy po prostu wtedy się kapnąć, że najlepiej gdzieś poszukać i znajdziemy jakieś wejście, które poprowadzi nas w górę tej dziury. Ale w sumie, tak jak chyba mówiłem w ostatnim odcinku, kolejny strasznie fajny element, kiedy Spyro ma już pełne życie, pełen oddech, to kiedy on niszczy kryształy, to wszystko, co zdobędziemy z nich, leci do Cinder i w ten sposób, nawet kiedy nie gramy Cinder, to ona też zwykle ma pełny pasek życia i pełny pasek oddechu. Ale zobaczmy, co tutaj możemy zrobić, ponieważ tutaj wykorzystamy tą naszą więź, która swoją drogą jest strasznie... taka jakby to... Aha, no tak, tutaj już to trzeba wykorzystać. Ale ta więź jest strasznie wybiórcza, zauważcie, ponieważ czasami w cutscenkach Spyro i Cinder oddalają się naprawdę daleko od siebie, a czasami są oni bardzo blisko. I to jest właśnie takie dziwne, ponieważ... O, na przykład tutaj to jest... Nie, to nie jest przykład, to jest po prostu to, że całkowicie ta nowa mechanika, która pozwoli nam dostać się tutaj, dostać się do tego czerwonego klejnotu, który zniszczymy, tylko... Problem jest taki, że czasami jest strasznie chamskie sterowanie w tych momentach. No właśnie. Kiedy my sterujemy jedną postacią, to druga stara się jak najbardziej do niej zbliżyć. Po prostu iść za nią, kiedy nie gra drugi gracz. I to jest problem w takich momentach, kiedy ta więź dość się wyraźnie zaznacza. I niestety, ale na przykład nie możemy dojść do tego klejnotu za wygodnie. Aha, nie musieliśmy skakać, skakanie jest złe, no okej, tak więc nie skacząc jakoś się udało. No ale ogólnie czasami są takie momenty, że nie da się tak wygodnie, no i wtedy przełączamy na drugą postać, żeby ją odłączyć od tych bluszczy, no i wtedy postać, która stoi już w tym pożądanym miejscu, na przykład przed chwilką Cinder przy tym czerwonym klejnocie, to ona podąża za nami, spada stamtąd i wszystko musimy zaczynać od nowa. No ale ogólnie cały ten nowy element to jest oczywiście to, co teraz robię, czyli takie huśtanie się za pomocą tej smyczy. Bardzo sympatyczne, bardzo fajne, no i teraz znowu. Co też jest bardzo fajnym uproszczeniem, czy tam bardzo fajnym przemyśleniem na temat tego elementu ze strony twórców gry, jest to, że kiedy się przykleimy i przełączymy, to AI utrzymuje tę postać jako przyklejoną i to jest straszliwie dobre, ponieważ w przeciwnym wypadku nie widzę, jak moglibyśmy w wygodny sposób przejść tę grę samemu. No ale tutaj znajdujemy ostatni już niebieski klejnot, niebieski kryształ, i możemy w sumie ulepszyć coś może? A czy wydaje mi się, że bez sensu jest cały czas iść w tę stronę? Lubię być wszechstronnym w sumie w tej grze. Lód? Snowstorm? Mi się wydaje, że są to, z tego co pamiętam, umiejętności zarówno u Cinder, bo też ona takie coś w tym stylu ma, jak i u Spyro, które bardzo dobrze radzą sobie z tłumem wrogów. U Cinder to jest właśnie w tym całym twisterze, w tym tornadzie, jak można łatwo wywnioskować. Ale zastanawiam się, czy to ulepszyć, czy nie. No bo jednak ta trucizna i ogień wymagają strasznie dużych ilości zasobów. Wiecie co, na razie nic nie ulepszamy. Nie, nie two players. Aha, nie wykrywając drugiego kontrolera, i tak nie da się tego zrobić. Ale dobra, sprawdźmy jeszcze dokładnie, czy na pewno mamy wszystkie rzeczy zebrane. Mamy pięknie wszystko wyciemnione, tylko boss niepokonany, ale możemy już na spokojnie porozumieć się z Hunterem i przejść dalej. Go. Tell Ignitus I have found them. Ugh, it's no use. Well, maybe if we try twisting it. Twist what? It's magic. I can watch this all day. The Dark Master. He's returned, hasn't he? I'm afraid so. Just shortly after your disappearance, he struck quickly. Fueled by hatred and malice, reclaiming the throne at the temple, which, through some dark magic, he now suspends above the land, a symbol of his dominance. We've been at war ever since, and every day, his forces grow stronger, and ours lose hope. I failed. They were all counting on me, and I failed. How could I let this happen? Some things are beyond your control. You shouldn't blame yourself. Spyro, you are lucky to be alive. All of you. That was no ordinary creature back there. It was an ancient Earth golem from the deep.
They are the embodiment of destruction summoned by Malifor himself. These are dark times. He needs to be stopped. I have to stop him. Whoa, whoa, whoa. Slow down, tough guy. You don't need to go around picking fights. I mean, we just woke up after being frozen for 3 years. I got stuff to do. What the? Is she sleepy? Hey! No! Dragons, bah! Do you have such little respect for our laws that you form an alliance with the very ones who caused all our misfortunes? Chief Prowlis, Malifor, he alone is the one responsible. This dragon is our last hope. You must see that. Yes, yes, the purple dragon. I know this story, but unlike you, I have not forgotten what they say Malifor was like when he was young. I have not forgotten either what she has done. I relied on you, Hunter, as I must rely on all of us in this village to protect it. But you chose to abandon us and bring the dangers of the outside world with you when you returned. The dangers are already around us. Don't pretend to ignore them. Hey, can't you guys just stop arguing? It's getting awkward for everybody. Rublins! In the valley! Repair your weapons! Now see what you've done? Let us go. We can help. Our warriors can handle this. Now is not the time to be stubborn. Hey, a lot of weird stuff happens when they get upset. I'd listen to them if I were you. Dobra, tym razem już zapisywać nie chcemy. Dziwnie gra dalej jest w tej całej dolince. Jakiej tam było? Nie wiem. W sumie nie była pokazana nazwa chyba, nie? Mi się wydaje, że przy save'owaniu, gdybyśmy teraz zapisali, to zobaczymy jej nazwę. Patrzcie! My secret! The Waterfall. Nie, to Twilight Falls. No w sumie było. Ta poprzednia plansza, tak w ścisłości, nazywała się Wodospadami Zmierzchu. Ale nie zapisujmy, tak chcemy cancelować save'a i zobaczmy, jaka walka nas czeka z groblinami w celu uratowania wioski szefa. Nie. Wodza Prowlisa. Prowl swoją drogą znaczy buszować. Jest to słowo bardzo, bardzo pasujące do tego typu stworzeń. Dobra, tak więc ja mam wrażenie, że z tego co dobrze pamiętam, nie powinienem tutaj za bardzo używać ognia. Znaczy nie wiem, wydaje się to logiczne, ale nie wiem czy jest to jakby pokazane w tej grze, no bo wiecie, to jest jednak takie... O, swoją drogą pierwszy raz wykonujemy... Znaczy to wygląda jakby Spyro tak go całował i go bił, ale ogólnie pierwszy raz wykonywaliśmy atak schwycenia w powietrzu. Ale dobra, wydaje mi się, że możemy przełączyć się, gdzie jest atak zimowy, tu jest atak zimowy. Ale nie, to nie to. Powinniśmy ulepszyć atak zimowy, żeby dostać ten atak tornadem. Ale ogólnie, jeśli zniszczymy ten domek, nic takiego się nie stanie. Ale wiecie jak to jest. Po prostu chcę zrobić jak najlepiej, tak więc chcę, żeby nie był on zniszczony. W sumie to całe plemię Huntera, wiemy, że Hunter nie jest jego wodzem, ale tak czy siak, jako że dzieli z nimi rasę, można je na spokojnie nazwać plemieniem Huntera. Plemię Huntera także nam pomaga, jest wspaniale, jest super, jest świetnie. No i chyba jednak tego nie podpalamy. Zresztą, gdybyśmy to... Ups. No! No! Owszem, nie. Ale dobra, gdybyśmy to podpalali, to równie dobrze moglibyśmy to niszczyć po prostu bijąc to, ale daj się złapać, dziękuję. Dobra, niestety nie udało się. Ogólnie największy problem jest to, że te gąby latają, a ja nie cierpię, znaczy walczyć tutaj z latającymi. Ale dobra. Ło, to ich nieźle odwaliło. I ogólnie, zwłaszcza, że one są dość silne i chamskie jednak. Ogólnie, to jest jedna z najbardziej chamskich misji w tej grze. Żebyście wiedzieli. Znaczy, pff, to już zależy chyba od poziomu trudności. Wybieraliśmy tutaj poziom trudności? Nie pamiętam. Tak czy siak, jest to jedna z najbardziej upierdliwych misji. I właściwie, jeśli one teraz zniszczą ten domek, co ma sporą szansę na wydarzenie się,
Cinder, zrób coś użytecznego. Znaczy, weź coś, powalcz albo coś. Chwila, przełóżmy się na Wiecie co, jeśli na tym etapie mamy zniszczone dwa domki, to wydaje mi się, że nie jest dobrze. Ponieważ jest źle i może być źle, bardzo źle. Tak więc, Cinder ma mi się wydaje bardziej jednak obszarowe skille, tak więc użyjmy ich. Co? A to się chyba musiało rozwalić. Look, dragons! Yes, we are saved! Woo! Ah! Those are the dragons! We are all gonna die! Znaczy wiecie co, mi się wydaje po prostu, że jeśli wszystkie domki zostaną przy życiu, zresztą popatrzcie na pasek życia po prawej, po prawej dolnej stronie ekranu, mam już naprawdę mnóstwo życia, ale mi się wydaje, że jeśli wszystkie domki zostaną zniszczone, to po prostu nie dostalibyśmy jakiegoś achika na PlayStation 3 czy gdzieś tam. Aha, mały ten plot twist czy cokolwiek, nie możemy łapać tych wrogów. Którzy to wrogowie zwani są bodajże wivernami. Nie mam pojęcia, że mu kamera tak tu się przybliża. Naprawdę nie mam pojęcia. Chciałbym to wiedzieć swoją drogą. No ale cóż, tak czy siak, nie mam pojęcia, jak Sparks mógł pomylić te istoty ze smokami. Nie wiem, czy je bije, chyba nie. Ale dobra, czas je zacząć bić, zniknęła, dobra. Stała chyba jeszcze jedna, tak, tutaj jest, pięknie. Gdzie jesteś? Ale gdzie uciekłaś? Nie uciekaj, chodź tu. Chodź tu, możecie zniszczyć, co normalnie w ogóle latacie. Powietrze nie działa jak woda, nie można od tak sobie latać w powietrzu ruszając ciałem. Wiem, bo próbowałem i nie wyszło. Dobra. Czy jeszcze coś? O mój Boże, grubliny wracają, grubliny razem z wivernami. Wszystkie te nazwy są chore, pokręcone, zwłaszcza to, że to nie są gobliny, tylko grubliny. Kim ja steruję? Cinder czy Spyro? Boże, zapomniałem. Cinder, tak, sterowałem Cinder, dobra. Tak więc trzeba posiać nieco rozpierduchy, trzeba ich poniszczyć nieco szybciej, ponieważ chciałbym chociaż te parę domków zostawić, no bo w sumie ja i Cinder musimy gdzieś spać, prawda? No i nie chce mi się spać na ziemi ani nic w tym stylu. Dobra, niestety został ostatni domek. No ale w sumie jesteśmy dopiero w połowie paska życia, tak więc mi się wydaje, że ten domek to nie jest wszystko, co oni mają. No i tak mi się wydaje, że te parę grublinów to już jest wszystko, co tutaj znajdzie. A, jeszcze te wiwerny tutaj są. No i niestety nie możemy korzystać ani z oddechu powietrznego, ani z oddechu lodowego, żeby gasić ten pożar. Niestety, zresztą to jest jeden z tych plot holi także w grze, że ogni nie można gasić swoimi siłami, a tylko fabularnymi jakby elementami. Jezus Maria, to się nie da ich pokonać tak szybko. Nie da się ich złapać, nie da się im nic zrobić za bardzo w ten sposób. Chodź tu, jesteś ostatnia, chodź tu. Jest, tak, zniszcz się, zabita, wszystko. Wydaje mi się, że tak i dobrze mi się wydaje. Is everyone all right? No. Meadow is missing. He had gone upstream to search for herbs this morning and has not returned. We have to go find him. No. It's too dangerous to mount a search now. I'll go. I'll find your missing friend. Hunter can come with us. You are free to act as you see fit. But Hunter stays here. However, if you remain true to your word and come back with Meadow, I may reconsider. And don't bother returning before then, as you'll likely succeed only in attracting more grublins to our village. O nie. Ale swoją drogą nie wiem, czy było pokazane. Też muszę poszukać tutaj save'a, ponieważ przy tym save'ie zakończymy odcinek, ale jeszcze nie, ponieważ i tak i jeszcze 40 minut nie wybiło. Ja po prostu chciałbym... O, tam jest safe, dobra, skoro tam jest safe, to ja tylko przeszukam tę wioskę w poszukiwaniu ewentualnych... Hey Hunter, nie mogę cię bić, to nie tego typu gra, to nie Crash My Never Mutant. Ale ogólnie chciałem właśnie jeszcze poszukać, czy w tej samej wiosce znajdziemy jeszcze coś ciekawego, bo ja dokładnie wiem, gdzie jest Meadow. A skoro tu jest zapis, to przy tym zapisie... Tu. To przy tym zapisie później przyjdziemy i skończymy grę. W sumie taka pusta ta wioska teraz. I po cholerę wam palisada, skoro nie macie bramy, co? No zobaczcie, jakie głupie są te gepardy, o ile to są w ogóle gepardy, no bo popatrzcie, no nie ma bramy, grubliny se weszły jak do siebie, no i po co to wszystko? Ale dobra, mamy tutaj oszałamiające liczby, jeśli chodzi o zbieranie rzeczy. 19, 3 i 3 i 4 i boss. Szczerze to zapomniałem, gdzie tu jest boss.
Ale w sumie tak, pierwsze bossy są łatwe, ponieważ to są bossowie jakby zrobieni z grablinów i tak dalej. Potem będą to bossowie zrobieni z orków, tak jak ten ork, który był dowódcą tej misji, która miała złapać Spyro i Cinder, wydobywszy ich z kryształu. No i są jeszcze większe potwory, zresztą wiwerny chyba też będą bossami w pewnym momencie. No i zwróćcie uwagę, jak piękna muzyczka gra tutaj wszędzie. O, znajdujemy pierwszy czerwony klejnot ulepszenia życia. I końcówka w sumie tego odcinka, czy tam raczej od tego momentu do zakończenia, no to w sumie rzeczywiście końcówka będzie polegała na tym, że będziemy sobie zwiedzać i pozbieramy tyle, ile zdążymy. Ogólnie kolejny tutaj element na PS3, co już się wydaje bardziej oczywiste, no i bardziej logiczne, jest taki, że cały ten obszar jest utrawniony, że tak powiem, na PlayStation 3. Oczywiście PlayStation 3 daje sobie radę z renderowaniem takich rzeczy jak trawa w tym miejscu. No i na spokojnie, o, niebieski klejnot, pięknie. No i na spokojnie możemy podziwiać tam piękną trawę. Tutaj jedynie na PlayStation 2 mamy te chaszcze w niektórych momentach, które też strasznie dobrą robotę robią. No i ogólnie cała ta lokacja, która zresztą nazywa się Valley of Avala, czyli Dolina Avalaru. Mówi wam to coś? Wygląda naprawdę ślicznie. Pamiętajmy, że The Legend of Spyro to jest reboot serii i ten Avalar to nie jest to samo, co Avalar znajdowany w Spyro 2. Tak więc też pamiętajcie, zanim będziecie pisać komentarze krytykujące to, że nie, to nie zostało z Avalaru w Spyro 2. Avalar ze Spyro 2 jest po prostu zupełnie inną krainą. Ale zobaczmy, ponieważ widziałem już tutaj miliardy niebieskich klejnotów, o nie wrogowie. Ale nas zrzuciło chamsko. Co tutaj za wrogów mamy? Mamy tutaj więcej wyvern. Mamy tutaj także nasze stare, dobre grobliny. Latające grobliny. W sumie nie wszystkie grobliny latają. Ale mi się wydaje, że grobliny mogą być czymś jak jakieś mrówki. Albo inne takie. Da się go rzucić o ziemię? Da się na kolejnym kółku. Dobra, fajnie. Tak więc w naszej misji nabijania jak największego combo staramy się nabić jak największe combo. Nie wychodzi nam tu za bardzo. Czym oni nas piorą? Ja nawet nie wiem. Ale musimy bić, bo kombo nam spadło, dobra. Aha, wiwerny biją dźwiękiem. Chcesz się bić dźwiękiem, Cinder, Fear? O, spadła, pięknie. Mi się wydaje w ogóle, że za pomocą Cinder powinienem z nimi walczyć, ponieważ tak jak widzimy, ona całkiem zgrabnie zrzuca wszystko z nieba. W ogóle... O, ten atak też mają fajny, podoba mi się. Ogólnie podoba mi się design tych wrogów. Szkoda, że wszystkie są... Znaczy może, o, mało gatunków ich jest, ale tak czy siak... Ta gra jest całkiem sympatyczna. Poza tym mamy już 20 tysięcy doświadczenia. Chryste, jest naprawdę dużo. Biorąc pod uwagę, że tutaj znajdziemy jeszcze 19 tysięcy w tych niebieskich klejnotach, to jeszcze bardziej będzie chore. Ale jak się wchodzi tutaj na górę? Mi się wydaje, że musimy tutaj wlecieć od innej strony, mianowicie stamtąd z góry. O, dokładnie. Tak więc polećmy tam, zbierzmy to, a tam na górze jest co? Wydaje mi się to takie ukryte, ale jednocześnie z kształtu wydaje mi się to zwykłym kryształem życia. W sensie uzupełniającym życie, a nie... Co to? Tam jest czerwony. A ja wiem, co trzeba zrobić. Tutaj trzeba będzie coś położyć, ewentualnie. Nie, to nie jest z tego rodzaju. Takie kraty Cinder właśnie może przekraczać za pomocą swojego cienistego oddechu, ale te kraty muszą wyglądać nieco specyficznie. Sam ich wygląd wskazuje na to, że tak, to jest tego typu krata, tak, możesz pod nią przejść cieniem. One są właściwie, szczerze, gdybyście zobaczyli tę kratę, to od razu byście się kapli, o jakiej mowa, ponieważ one wyglądają tak złowrogo, cieniście i tak dalej. Jak tam wejść na górę z kolei? Tutaj wszędzie jest tyle zagadek. O, tutaj, dobra, tu jest wejście, pięknie. Tak więc Spyro, wejdź na to łaskawie, dziękuję, i przeskoczmy tam dalej, pięknie, ale mogłem przelecieć. Zapominam, jak bardzo jednak istotne tutaj jest to całe latanie. Jest one dość niewygodne, szczerze powiedziawszy, sterowanie bardziej. No ale jednak jest one straszliwie ważne. Wyląduj, 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 nie! O, dobra, udało się. Ale czy jeszcze z tego miejsca możemy gdzieś dolecieć? Tutaj była jakaś ścieżka na górę i wydaje mi się, że pójdziemy tam w kolejnym odcinku. Ja chcę na razie pozbierać tylko te klejnoty, które są w najbardziej łatwo dostępnych i oczywistych miejscach, wiecie, ponieważ dużo czasu nie zostało, za niedługo wracamy do wioski. Chociaż nie, ja właściwie się z wami pożegnam gdzieś przy klejnocie, żeby nie marnować czasu. Ten zielony jest tutaj, wtopił się z trawą. Tak więc mamy pierwszy zielony klejnot oddechu, pięknie. I właściwie Cinder ma już ulepszony pasek oddechu, pięknie, i to ulepszenie jest naprawdę spore. Zresztą widzimy po takich cieniach widocznych, niekolorowych obok tych różnych pasków, jakie
dokładnie długości otrzymamy kiedyś w przyszłości. Piękne rymy. Ale dobra, chodźmy zniszczyć już tamten ostatni klejnot widoczny w oddali. Bo pewnie będą wrogowie, ale jeśli będą wrogowie, ja im po prostu ucieknę. Tutaj ta gra ma się tak do tego. Aha, to jest w sumie fajna rzecz, że na PlayStation 2 te drzewa się renderują dopiero jak jesteśmy bliżej, ponieważ normalnie one powinny zasłaniać nam ten klejnot. Ale jako, że jesteśmy na PlayStation 2, to z daleka nie były widoczne, za to klejnot był widoczny. No i w ten sposób oczywiście mogliśmy go na spokojnie zobaczyć. Ale dobra, tym razem może pożegnamy się z Pyro za pomocą tego dasha. Czy mamy dość oddechu? Powinniśmy mieć. Ale dobra. Czy jeszcze coś chciałem powiedzieć? No nie, chyba wydaje mi się, że nie. Zebraliśmy na chwilę obecną 6x19, 1x3, 1x3. Te zbroje będzie fajnie szukać. Mam nadzieję, że znajdziemy wszystkie i żadna nie będzie pilnowana przez żadnego bossa. Ale dobra, tak więc w tym odcinku Sparksa znowu nie ma, zresztą tak jak mówiłem, go bardzo mało jest w tej grze, jeśli chodzi o takie fajne momenty i tak dalej. Cinder go zastąpiła. No cóż, także i w negatywnych tych znaczeniach tego słowa. Ale dobra, myślę, że możemy się pożegnać ja oraz Spyro oraz Cinder. Dzięki za oglądanie, łapkujcie, trzymajcie się i na więcej nam nie starczy. Cześć!